projekt Dziedzictwo Dostępne, profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego połączył ze sobą dwie instytucje – Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo. Jego celem było wypracowanie nowoczesnych standardów badania, konserwacji, udostępniania i popularyzacji kultury, a także zbudowanie trwałej polsko-norweskiej współpracy. Przez 16 miesięcy we współpracy z muzealnikami z Oslo poznawaliśmy metody prezentacji dziedzictwa kulturowego, które sprawiają, że zabytki stają się bardziej dostępne. Działania prowadzone były na dwóch płaszczyznach – eksperckiej, skierowanej do specjalistów oraz popularnej, przeznaczonej dla szerokiej publiczności. W gronie ekspertów podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji dyskutowaliśmy na temat wykorzystania technologii cyfrowych w dokumentowaniu, ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Z badaczami, muzealnikami, konserwatorami oraz poszukiwaczami amatorami debatowaliśmy na temat ochrony zabytków i stanowisk archeologicznych w Polsce, Norwegii i w krajach Europy Wschodniej. O to, jak skutecznie opowiadać o dziedzictwie kulturowym, pytaliśmy młodzież ze szkół z Lubelszczyzny podczas pierwszego w Muzeum Narodowym w Lublinie turnieju debat. We've had exchanges for longer and shorter periods between museum personnel in such different fields as digital documentation, museum learning and conservation. So people have had the opportunity to learn from each other, different methodologies, different ways of doing things, and also to get new friends and new colleagues that might even last for a lifetime. Ale tym, co przyciągnęło największą publiczność, były wydarzenia plenerowe. Bitwa nad Bugiem, Festiwal Kresów, Weekend z Archeologią na Zamku Lubelskim, który miał swój odpowiednik w Oslo w postaci imprezy pod tytułem Day of Archaeology. W 18 miejscowościach przeprowadziliśmy 141 wydarzeń, w których wzięło udział blisko 16 tysięcy osób, a w ich przygotowanie zaangażowanych było prawie 700 wykonawców. Istotną częścią projektu było wyrównywanie szans w dostępie do dziedzictwa kulturowego. Realizując wydarzenia w małych miejscowościach naszego regionu, staraliśmy się włączyć w działania odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury. Do mniejszości etnicznych i narodowych skierowaliśmy cykl warsztatów i badań społecznych dotyczących ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Specjalne tacztury, obecność tłumaczy języka migowego i niwelowanie barier architektonicznych umożliwiło uczestnictwo w naszych wydarzeniach osobom z niepełnosprawnościami. Ostatni rok to także intensywne prace nad digitalizacją trójwymiarową najciekawszych zabytków archeologicznych ze wschodniej Polski. W ramach projektu zdigitalizowane zostało 50 obiektów. Efekty naszej pracy zobaczycie na mobilnej wystawie kopii 3D zabytków, która odwiedza niewielkie lubelskie miejscowości. A najciekawsze zabytki archeologiczne ze zbiorów lubelskich i norweskich zobaczycie na wystawie Magia ornamentów – wirtualne skarby archeologii dostępnej online na stronie www.zamyklublin.pl.